Drodzy bracia i siostry, rodzina Boża, oblubienico Jezusa Chrystusa, jest to dla mnie przywilejem i łaską i Bożym błogosławieństwem, dobrocią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny od tylu lat tak siedzę i myślę sobie, 33 lata, jeden rok opuszczony, kiedy nie było mi dane być w społeczności, byłem wtedy w śpiące farmakologicznej, przez miesiąc czasu i jedną społeczność, to dziękczynienie, to święto dziękczynienia opuściłem, no z takich, a nie z innych przyczyn. Ale wdzięczny jestem Bogu, że dzisiaj Pan Bóg po raz kolejny darował i być w społeczności, doczekać tego czasu, ale również i tutaj z łaski Bożej usłużyć Wam to, co przeżywam i co Pan Bóg kładzie na moje serce, czego mnie uczy. Wiecie, tak śpiewaliśmy tą pieśń. Dzięki Ci, że moja dusza może wdzięczną być. Kochani, wierzę w to, że Twoja, moja i dusza każdego z nas jest dzisiaj wdzięczna Bogu za to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, za to, że jesteśmy dzisiaj w tej społeczności. I na potwierdzenie, kochani, chciałbym od Was usłyszeć to słowo. Amen? Amen. Pamiętajmy o jednym. Wiecie, kiedy tak to przeczytałem, zacząłem myśleć o sobie, że prawdziwa wdzięczność, ona nigdy nie będzie nakierowana na to, ile otrzymuje, ale prawdziwa wdzięczność będzie zawsze nakierowana na to, od kogo otrzymuje. Amen? Amen. To wszystko mamy dzisiaj dzięki łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa, po Jego dobroci, po Jego życzliwości, z Jego wielkiej miłości. Kochani, tak myślę sobie, no Panie, wiecie, czasami okoliczności wyciskają na nas pewien temat, pewne przemyślenia i patrzę na to wystrój, tą dekorację, to, co mamy na górze, no, to, co mamy na oknach. I wiecie, przypomina mi się fragment, kiedy Pan Jezus przyszedł, to były inne okoliczności. To była tragedia, to był smutek, rozpacz, ale zobaczmy, do czego zmierzam i o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Pan Jezus kiedy był w Betanii, tam był pogrzeb i zobaczył tych płaczących, tych zawodzących, podzielił tą rozpacz. Jest powiedziane, że Pan Jezus się wzruszył i zapłakał. On przeżywał to, co widział. Dzisiaj Ty może to, co widzisz, patrzysz na tą dekorację, niektórzy robią zdjęcia, niech w Twoim i w moim sercu będzie ta wdzięczność, pamięć i zawsze, nie tylko w ten czas świąteczny, że to, co mamy, mamy z łaski Bożej. I z łaski Bożej możemy z tego korzystać. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Kochani, witam też naszych drogich braci. Wczoraj usługiwali. Będzie dzisiaj z tego z rozmowy z pastorem, wiem, i czas dla nich. Ale chciałbym dzisiaj troszeczkę wspomnieć o czymś, co przemyśliwałem w swoim życiu chrześcijańskim nie tak dawno. To będzie takie świeże przemyślenia. Taki werset, obudziłem się pewnego poranku, już nie pamiętam dokładnie którego. I obudziłem się i takie słowo doszło do mojego serca i myślę, dlaczego tak? Jest powiedziane w Słowie Bożym tak. Gdy pocznie pożądanie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I ktoś ma powiedzieć, bracie, dziś czas radosny, świąteczny. Czemu ty dzisiaj o tym mówisz, zwiastujesz? Ale wiecie, co mnie poruszyło w tym wersecie? Słowo dojrzeje. Słowo dojrzeje. Jak my dzisiaj rozumiemy to słowo? Co ono oznacza? Czym jest dzisiaj? I chciałbym to przenieść, kochani, na chrześcijaństwo. Chciałbym to przenieść z łaski Bożej, popatrzeć na Słowo Boże. Co o tym Pan nasz Jezus Chrystus powiedział? My patrzymy na owoce, prawda? Musiał być ktoś, kto je zasiał. Musiał być ktoś, kto je zebrał. Musiał być ktoś, kto je tutaj poukładał. A my na to patrzymy i myślę, wdzięczni tym, którzy tym się zajmują i zajęli, że Pan Bóg dał tą łaskę i widzimy, co widzimy. Kochani, na przykładzie Słowa Bożego, patrząc na okoliczności, czas świąteczny, pamiętajmy, że czas świąteczny to nie tylko ten krąg upamiętniający wydarzeń. To, co świętowali naród izraelski, wybrany. Oni to świętowali. To był nakaz pański. Nablądajcie prazniki gospodni, brat pastor Kondraciuk, kiedy przez tyle lat prowadził ten zbór, usługiwał nam, był tutaj pastorem. To był 85-86 rok, kiedy ja się nawróciłem, kiedy zacząłem uczęszczać do tej społeczności.
I dzisiaj, kochani, pamiętamy o tym. Wiecie, święto to również ten nie tylko krąg wydarzeń upamiętniających, ale i to, że dzisiaj jesteś. To jest czas oddzielony dla Boga w twoim życiu. Jak pastor wspomniał, brat, to nie tylko to zmartwychwstanie, ale ten czas, kiedy lud Boży chce, pragnie i poświęca go dla Boga. Ale ten czas również, to święto słowo, hak, mikra i meot, w hebrajskim znaczy również przygotowanie mojego i twojego serca. I dzisiaj chciałbym w oparciu króciutko wspomnieć na jeden temat, który dotyka mego serca. I wiecie, kochani, jakiej lekcji Pan udzielił uczniom swoim i jak oni się do tej lekcji ustosunkowali, czy zrozumieli, na czym ona polegała i na ile ich serca były ubłogosławione. Lekcja to będzie dotyczyć żniwa, będzie dotyczyć ewangelizacji, będzie dotyczyć naszej chrześcijańskiej postawy w stosunku do tego ginącego świata. I kto ma Biblię, myślę, że będzie również to i wyświetlone. Chciałbym przeczytać Ewangelię świętego Jana. Tylko jeden werset, abyśmy króciutko się zastanowili nad nim. Ewangelia świętego Jana, werset, rozdział 4, chyba jedna z najbardziej znanych historii z tej Ewangelii. I chcę przeczytać, kochani, werset 35. Tam mamy dwa spojrzenia. Nasze ludzkie i spojrzenie Jezusa Chrystusa na ten czas, którym było dane im żyć, na ten czas, który to, co widzieli przed sobą, kochani. I chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o żniwach, w oparciu o ten fragment, czym te żniwa były dla Jezusa Chrystusa, a czym żniwa były dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa, dla zwykłych, prostych ludzi. I tej lekcji, jakiej Pan Bóg udzielił, myślę, dla nas, jeśli ją zrozumiemy, przyniesie ona i zrodzi i da błogosławieństwo, a może nawet i pragnienie do twojego i mojego serca. Czytajmy. Czy wy nie mówicie słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa? Jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo. Cóż, mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są jakie? Dojrzałe do żniwa. I 36. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny. Myślę, że tutaj chodzi mowa o Jezusie Chrystusa. Aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Zobaczmy, Pan Jezus zachęca uczniów swoich. Wielokrotnie przechodzili przez lany, wielokrotnie czuli pragnienie, wielokrotnie czuli głód. Czytamy historię, że nawet zrywali klosy. W dzień sabatu to stało się pobudką do tego, aby wnieść oskarżenia i zastrzeżenia pod adresem uczniów. Znamy tę historię. A tutaj Pan Jezus prosi uczniów swoich, aby popatrzyli na pola, popatrzyli na lany. I uczniowie myślą, no Panie, 4 miesiące, co mogli widzieć w tamtym czasie uczniowie Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, tak popatrzyłem trochę na kalendarz, niech to będzie i ten przyrodniczy. W Izraelu zaczęto wysiewać zboże na początku, gdzieś tak przy końcu listopada, grudzień. I te 4 miesiące, które mijają, to przychodzi połowa kwietnia, może troszkę wcześniej, później, kiedy zaczynają się pierwsze zbiory, pierwsze żniwa jęczmienia, tego zboża, które nam rolnikom jest znane. I kochani, Pan Jezus mówi, wy popatrzcie. I uczniowie, patrząc na to, na pewno wielu z nich powiedziało, no to jeszcze nie pora, prawda? Ale w kategoriach i w zrozumowaniu Pana Jezusa Chrystusa, dla Jezusa Chrystusa żniwa, kochani, dla nas to czas zbiorów tego, co zasiano, tego, co zasadzono może dla sióstr w ogrodach, ale dla Pana Jezusa Chrystusa, kochani, to żniwo to jest czas dotarcia z Ewangelią do człowieka. Czas, kiedy Jezus Chrystus, wiecie, On inaczej patrzył. Uczniowie patrzyli oczami wzrokowymi, fizycznymi,
A Pan Jezus widział w sposób duchowy nawet tę Samarytankę, która zostawiła ten dzbanek, pobiegła do Sychar, do samarytańskiego miasta, opowiedziała Jezusia, przyprowadziła ludzi, uczniowie tego nie zrobili. Oni przynieśli chleby, a ona przyprowadziła dusze, które latnęły Ewangelii. I Pan Jezus pozostał tam i głosił Słowo Boże. Kochani, dlatego też spójrzmy dzisiaj na moje i Twoje życie. Spójrzmy na tych, którzy żyją obok nas. Wiecie, tak powiedzieć, my czasami się my określamy ten czas. No, to jeszcze może nie ten człowiek, to może nie ta okoliczność, może to nie ten czas. Wiecie, ten piękny zegar, o czym nam mówi, nie tylko to z psalmu, słowa modlitwy, kochani Mojżesza, ale wiecie, że wszystko ma swój czas. I każda rzecz pod niebem ma swoją parę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i wyrywania tego, co zasadzono. To jest żniwo. To jest żniwo. I kochani, patrząc na to, zadałem sobie jedno pytanie. Dzisiaj je postawię przed wami. Nie udzielę konkretnej, całkowitej odpowiedzi, ale chcę troszkę, abyśmy się zastanowili, zmotywować was, poszukali, wprowadzić pewien temat, co jest potrzebne, aby był owoc. Co jest potrzebne? I tak tutaj sobie zapisałem to pytanie, zapisałem datę, zapisałem na święto żniw. Pan Bóg dał z laski, może do tego się przyzwyczaiłem, że usługuję, dzięki Bogu, bratu pastorowi. Ale kochani, co jest potrzebne, aby było to, co tutaj widzimy? Zastanawialiście się, czy nie? Co jest potrzebne? Wynotowałem parę rzeczy z przemyśleń własnych, osobistych. Posłuchajmy. Pierwsza rzecz. Jest potrzebna rola, gleba, podłoże. Druga rzecz. Biblia nam mówi, że wy rolą Bożą jesteście, budowlą Bożą, współpracownikami Bożymi, prawda? Chcę to sprowadzić na aspekt duchowy mojego i twojego życia. Dalej, potrzebne jest nasienie, ziarno. Tym Pan Jezus powiedział, jest Słowo Boże. Jest potrzebny siewca, jest potrzebny żniwiarz. Wiecie, jest potrzebny również czas. Jest potrzebne Boże błogosławieństwo. Zgadzacie się z tym? Biblia mówi, że Boże błogosławieństwo wzbogaca, a trud własnych rąk co? Nic do tego nie dodaje. Odrębne. To jest od Boga. Bóg potwierdza swoje istnienie, potwierdza swoje błogosławieństwo, potwierdza o to, że troszczy się o swój lud. Ale jeszcze jedna rzecz jest potrzebna. Wiecie co? Dojrzałość. To wtedy, kiedy owoc jest w pełni ukształtowany. To wtedy, kiedy można go zebrać, prawda? Ten owoc, który się nie zepsuje, który jest w sposób właściwy przygotowany na ten czas. I kochani, zadałem sobie pytanie, jeszcze jedno. Czy ja jestem dojrzałym chrześcijaninem? Czy ja jestem dojrzałym chrześcijaninem? 33 lata, no powiem jedno, patrząc na staż, nie nowicjusz, prawda? Ale to pytanie nurtuje moje serce. Nawet tutaj, kiedy stoję. Bo zobaczycie, jak bardzo jest to potrzebne w życiu chrześcijańskim. Ta dojrzałość, kochani. Mówiliśmy, że grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To są konsekwencje. Ale w chrześcijaństwie, kiedy jesteś dojrzałym chrześcijaninem, ty będziesz przynosił dla Boga co? Owoc. Będziesz przynosił dla Boga owoc. Wiecie, że Pan Jezus, myślicie, że przez przypadek powiedział nam kolejne podobieństwo tej roli, niektórzy mówią czworakiej, no wszyscy je znają, prawda? Ale mnie zastanawia i ostrzega, wiecie, która między innymi rola? Trzecia. I tutaj przeczytam wam, kochani, dlaczego tak jest. Może wyczule swoje serce, wasze serce, co Pan Jezus powiada, że to ziarno Słowa Bożego, które padło na szczególne, trudne warunki, między ciernie, prawda, osty, to były chwasty. I te chwasty, przyszedł moment, kiedyś karę zapłaciłem za chwasty, to były lata może 80.
wtedy inne kryteria były w rolnictwie, inaczej do tego podchodzono. A Pan Jezus mówi, ostrzega ciebie i mnie, jeśli w twoim i moim życiu będą chwasty, to powiedzcie, co się stanie. A to padło między ciernie oznacza tych, posłuchajmy, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk. Znany temat mi bardzo. Bogactw i rozkoszy życia. Wiecie, kochani, że my mówimy o swoim życiu, o życiu człowieka tutaj na ziemi? Może ktoś powie, to nieodłączny element, prawda? Ulegają, jak brat pastor podpowiada, przyduszeniu. Koniec na tym. Pan Jezus jeszcze coś mówi. I nie dochodzą do czego? Do dojrzałości. I nie dochodzą do dojrzałości. Czy jesteś dojrzałym chrześcijaninem? Wiecie, kochani, nie ma, posłuchajmy tego, nie ma żniwa bez żeńca. Pan Jezus pewien element potwierdza, kiedy zaczął zwiastować Ewangelię. On siał i on zbierał. Ludzie tysiącami przychodzili, słuchali, powołał apostolów, uczniów swoich. On siał i on zbierał, ale on mówi o czymś innym jeszcze, że to przyjdzie czas, że wy będziecie siać. I może nie zawsze będziecie widzieć efekt, żniwo. Inni po was to zobaczą. I to przysłowie się sprawdzi, że kto inny sieje, a kto inny zbiera. Ale najcenniejsze jest w tym, że to Bóg daje wzrost, że to Bóg daje błogosławieństwo. A wzrost, wiecie, na czym polega? Że ty i ja i każdy z nas coraz bardziej upodabnia się do Jezusa Chrystusa. To Jego powinniśmy naśladować, za Nim pójść, chodzić, wstępować w Jego ślady i być Jego uczniami. Dlatego też, kochani, był taki moment w życiu Jezusa Chrystusa. Piękny moment i piękne streszczenie Jego życia. Na sam koniec chciałbym o czymś również jeszcze powiedzieć. Czytamy o tym w Ewangelii świętego Mateusza, drugi fragment, 35 werset 9 rozdziału. I obchodził Jezus. Wiecie, to jest życiorys. To jest może mala cząstka Jego życia, 33 lata tutaj na tej ziemi. I obchodził Jezus wszystkie miasta, wioski, nauczając ich w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I teraz ten werset. A widząc lud, przeczytałem to w ciągłości, żebyśmy zobaczyli, że to jest mowa o tym samym. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Tak Pan Bóg, Jezus Chrystus widzi, postrzega żniwa ludzi, którzy potrzebują celu w życiu, ludzi, którzy potrzebują nadziei w życiu, ludzi, którzy potrzebują dobrego słowa w życiu, ludzi, którzy potrzebują pasterza. I rzekł uczniom swoim, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Wiecie, ja dzisiaj nie słyszę tak często w kościele, że może nawet powiem inaczej, za mało się modlimy, aby Pan Bóg posłał robotników na żniwo. Nie ma żniwa bez żeńca. I Pan Bóg pozostawił ten przywilej nam, ludziom, tobie i mi. Dlatego też, mój bracie, pamiętajmy i starajmy się, ja w każdej z nas osobiście, ty w swoim, ja w swoim życiu, dojść do tej dojrzałości, o której powiedział Jezus Chrystus. Żniwa są dojrzałe. Serca są po to również, aby usłyszeć Ewangelię zbawienną, łaski Bożej, Bożego przebaczenia i miłosierdzia. I teraz, kochani, na sam koniec dla was życzenia z wersetu Słowa Bożego z 15 rozdziału. Wersetu 15 rozdział, werset 8, rozdział 15 werset. Jeśli Biblia mówi, że ty i ja rolą Bożą jesteśmy, jak pisze apostoł Paweł, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem
usłyszawszy słowo, zachowują je, aby był owoc, jeszcze jest potrzebna również cierpliwość. I w wytrwałości wydają owoc. Niech to słowo obróci się w błogosławieństwo do Twojego i mojego życia. Niech pobudzi Ciebie i mnie do tego, aby służyć Panu jeszcze bardziej, jeszcze gorliwiej. Niech imię Pana będzie błogosławione. Amen.